tak właśnie mniej więcej, moi drodzy, wygląda praca fotografa motoryzacyjnego. Siedzimy w bagażniku, a za nami jedzie samochód za ile? Za 250 tysięcy. Właśnie wprowadził autonomię 5 stopnia. W ogóle nie jestem tutaj potrzebny. Myślę, że to jest błąd systemu jakiś i ten samochód powinien piszczeć, że nie trzymam rąk na kierownicy po 30 sekundach, ale on nie piszczy. Więc albo jest to genialny wynalazek przez pomyłkę, albo po prostu zaraz zginiemy. Dobra, to gdzie jedziemy i po co? Więc jedziemy do Wrocławia. To jest Hyundai, nie Tesla, ale jedzie sam. Jestem w szoku. Mam włączony cruise control radarowy, więc jak coś przede mną wyskoczy, to zwolni. I obserwowanie linii, więc sam skręca samochód. Dotykam. Jestem w szoku trochę, że nie piszczę, że muszę trzymać rękę na kierownicy, bo zazwyczaj piszczę. No i nie zmieni sam pasa jak Tesla. Ale... A jedziemy do Muzeum Motoryzacji u Zamku Topacz. Będziemy robić zdjęcia dwóch Alpinek. Jedna historyczna z 1956 roku chyba, a druga najnowsza. I to będzie sesja promująca wydarzenie Zlot Alpin, który się odbędzie w Zamku Topacz w sierpniu chyba. Ale jestem w szoku, że ten samochód sam jedzie. A czym jest w ogóle Alpina? Bo mi się Alpina do tej pory kojarzyła tylko chyba z felgami i z jakimiś akcesoriami do BMW, szczerze mówiąc. Bo jestem totalnym laikiem i kasztanem, jeżeli chodzi o motoryzację. I jedyne, co potrafię powiedzieć, to czy mi się podoba samochód i czy przyspieszenie jest odpowiednio spoko. Więc są dwie. Jest Alpina przez A na końcu i to jest to, co tuningowało BMW, czyli później tworzyli też swoje samochody. A Alpine przez E na końcu to jest francuska marka, która powstała na bazie Renault. Też nie znam za bardzo ich historii, ale z tego, co kojarzę, to koleś, który pracował w Renault, bardzo chciał się ścigać, więc zaczął budować małe, lekkie samochody, a przez to, że pracował w serwisie Renault, używał silników Renault i części, w większości części były Renault, ale założenie od początku tego samochodu było, żeby stworzyć mały, lekki samochód z silnikiem umieszczonym centralnie, który silnik nie był zbyt mocny, bo był normalnym silnikiem z Renault jakiegoś, ale przez to, że samochód był tak lekki i nadwozie było tak dobrze skonstruowane, był naprawdę super samochodem do jeżdżenia po zakrętach. I stąd się wzięła nazwa Alpine, bo on został stworzony, żeby jeździć po krętych drogach alpejskich, czyli z angielskiego czy tam z francuskiego bodajże, bo to wszystko działo się we Francji. Teraz już wiem wszystko, a tak poza tym to witam z powrotem na moim kanale. Bo odkąd wróciłem z Chin i Hongkongu, miałem ambitny plan, żeby to dalej ciągnąć, ale trzeba było uporządkować parę rzeczy. Okazuje się, że jak nagracie bardzo dużo materiału z jakiegoś wyjazdu, to lepiej wypuśćcie go od razu, bo im dłużej czekacie z jego zmontowaniem i wrzuceniem, tym ciężej się jest później do niego zabrać. Ale będzie jeszcze, myślę, że ze 2 albo 3 odcinki, bo chciałbym jeszcze wypuścić koniecznie film z muru chińskiego, na którym udało mi się postać w korku, bo jest... Mur chiński był trochę jak Krupówki w Zakopanem, tylko tak razy 1000, nie? Tam było tyle ludzi i... No, jest z tego całkiem fajny materiał, więc na pewno go wypuszczę. W międzyczasie też wydarzyło się parę fajnych rzeczy i dużo produkcji, dzięki którym nie miałem trochę właśnie czasu
na to, by kontynuować tego vloga, ale teraz już powinno dziać się to w miarę regularnie. W międzyczasie udało mi się zrobić kolaborację z Adidasem, małą kolaborację z Zulu Cookiem i z Pumą, zrobić parę teledysków dla małych miast z Jordachem i Holakiem, wypuścić kolejny teledysk i zrobić kolejny projekt z Kają. O, i dużo, dużo fajnych rzeczy się działo i cały czas się dzieje, więc z jednej strony sprawiało to, że było trochę mniej czasu na robienie właśnie swoich rzeczy, a z drugiej strony było ich tyle i były takie fajne, że strasznie żałuję, że wtedy właśnie tego nie kręciłem i nie robiłem filmów i backstage'ów z tych wszystkich rzeczy, więc teraz postaram się to nadrobić i właśnie dzisiaj jedziemy do Wrocławia i będziemy robić materiał o tej Alpinie. Tam poznacie też oprócz oczywiście Filipa, którego już teraz poznaliście, mojego przyjaciela, dzięki któremu na początku w Warszawie żyło mi się o wiele łatwiej niż mogłoby być. To poznacie jeszcze parę fajnych osób, które będą dzisiaj pracowały przy tym projekcie dla Alpiny. Yo, Szymonku! Dzień dobry. Cześć, jesteś na głośno mówiącym, jadę z Krzysiem. Filip z Szymonem jadą kiedy? Jutro? Jutro. Jutro lecą do Włoch relacjonować wyścig prehistorycznych samochodów. Prehistorycznych. No cześć, coś dobra, rozłączyło. No bo jednak. No jeszcze jak tam dojedziesz, już na pogonię się. Dla wirtualnej Polski. Jeszcze w zestawie z Błażejem Żuławskim. Dobrze, dobra. To na spokojnie się. To jak się dokładnie nazywa ta impreza, na którą jedziecie? Impreza się nazywa Mille Miglia. I jest to historyczny wyścig na regularność, który jest niesamowitym wydarzeniem w ogóle we Włoszech, bo odbywa się na trasie Brescia do Rzymu i z powrotem przez wszystkie wioski i piękne tereny. To jest już chyba, żeby nie skłamać, muszę sprawdzić, ale 90. któraś chyba edycja tego wyścigu. Co jest ciekawe, ten wyścig trwał, skończył się w 50. latach. Teraz, żeby wystartować w tym wyścigu, samochody muszą być z czasów, kiedy ten wyścig się odbywał oryginalnie, czyli to są lata 1927-56 bodajże, muszę to sprawdzić, nie mam głowy do dat niestety. Więc jest to niesamowite miejsce, gdzie można zobaczyć masę wyścigowych samochodów, za które są warte miliony euro, które się ścigają i przeciskają się pomiędzy w normalnym ruchu po Włoszech, pomiędzy samochodami. Także myślę, że będzie ciekawie. Więc musicie koniecznie śledzić Filipa na jego Instagramie, chyba najlepiej, na bieżąco. Będę wrzucał Instastory. Jest to dosyć proste, po prostu Filip Blank na Instagramie i też w opisie tego odcinka będziecie mieli na pewno link do Filipa. Trochę mnie to stresuje po ostatnich wydarzeniach z Uberem i z Volvo, które zabiło rowerzystkę, więc cały czas trzymam ręce tutaj. Ale czytałem ostatnio, że Uber i Volvo bardzo skwapliwie przeanalizowali dane i okazało się, że to Volvo i ten cały system zobaczył tą rowerzystkę, ale przez to, że Uber i ich samochody autonomiczne są nastawione bardziej na komfort, postanowił system spagatelizować to i dlatego w nią uderzyli. Ona przechodziła po ciemku gdzieś tam w nieoznaczonym miejscu, ale ciekawe jest to, że samochód zobaczył, ale uznał to, że to jest torebka albo coś takiego i dlatego nie zahamował. Jeszcze nie do końca wszyscy zdajecie sobie sprawę, ale Filip jest trochę psychopatą, jeśli chodzi o motoryzację, więc jeżeli tak samo lubicie samochody bardziej niż cokolwiek innego, to po raz kolejny zapraszam na kanał do Filipa, bo tam można pooglądać bardzo dużo zajebistych zdjęć samochodów i ostatnio też alkoholu. Czy jak lubicie alkoholu alkohol i samochody, co w naszym kraju bardzo często idzie w parze, to zapraszam na kanał do Filipa. Piłeś? Nie jedź. Promujemy to zawsze. Trzeba odpowiedzieć. A skąd w ogóle masz tą furę, stary?
którą furę? No tą, którą jedziemy właśnie. Teraz, teraz to jest Hyundai i30 Fastback i to jest... zrobimy materiał dla Wirtualnej Polski. O nim robimy testy i wywiady z ludźmi, w których opowiadamy ciekawe historie. I pokazujemy, jak ten samochód idealny jest dla milenialsów. Myślę, że to popularne teraz wśród firm. Dokładnie, dokładnie. Dawajcie nam po prostu swoje samochody, a my będziemy nimi jeździć, palić nimi gumę, polewać sobie na nich kawę i dzięki temu zwiększymy wam sprzedaż. Dobrze, spiesz? To nie była płatna reklama, po prostu dziecko na ciężarówce reklamujące kiełbasy jest zawsze w porządku. Bo sam wygląda jak serdelka. Ludzki serdel reklamujący serdelki. Jesteśmy. Ty nie rozbij przed zdjęciami. Co? No. Jesteśmy w zamku Topacz we Wrocławiu. Będziemy fotografować drogie samochody. Gdzie jest ta stara? Gdzie jest stara? Pewnie w tej gdzieś białej. Gdzie się przenosimy? Przyczep. Ja tam bliżej się przejeżdżę. A, okej. Chciałbym serdecznie pozdrowić panią Karolinę z Ferrari Katowice. Świetna kobieta, pracuje w dziale marketingu Ferrari. Mieliśmy przyjemność współpracować 2 lata temu. Bo rok temu już nie. Witam cię, piękny kawalerze. Dobrze. Siema. Cześć, cześć, cześć. 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 Wojtek. Cześć. Cześć, Maciek. Cześć, Krzysiek. Cześć. Czy to jest samochód, w którym Ace Ventura parkował? Chyba tak. Powiedzcie, że myślę, że teraz tu jest za dużo jeszcze ostrych cieni. Teraz przejdźmy może pod pałac tam. Chłopcy szukają sobie dobrego miejsca i próbują przewidzieć, jakie będzie słońce wieczorem, bo będziemy dzisiaj tutaj czekać na zachód słońca. No i będziemy fotografować i filmować dzisiaj nową Alpinę w kontraście do starej oldschoolowej. Furki są piękne. Filip wcześniej wyjaśnił różnicę między Alpiną przez A i przez E na końcu. No i czekamy, zobaczymy co chłopcy dzisiaj zrobią. Zakaz psów z twarzą krowy. Na tyle budżetu zapadamy. I wtedy będziemy mogli też na zamek porobić. No. Dobra. I też... Tak, żeby tyły też nie zrobiły. Rozumiesz? Może minimalnie... Jak wejdziesz, no. Tu takie samochody są tylko 2 w Polsce, a właściwie ten, który pchamy, jest tylko jeden. Tu jest dziura. Bo to jest 1600S i tylko jeden w Polsce jest taki zarejestrowany, a są 2 A110. No to były samochody, które były stworzone do tego, żeby latać po zakrętach, żeby wygrywać wyścig, ale tego się rozbijały, się roztrzaskiwały i zachowało się ich naprawdę bardzo, bardzo niewiele, nie? Tych rajdowych wersji, które wychodziło, nie wiem, 5-8 rocznie, to zostało no, na palcach jednej ręki, można powiedzieć. A w którym roku Alpine powstała? Bo ja... 55. 55, dobra. Moja, prywatna. Gratuluję. Pierwszy w Polsce klient. Gdzie to ustawić? Zrób duży łuk i przodem... No, więc to ogólnie... Drogie jest, rzadkie jest. I niewygodne. Ale przy okazji piekielnie szybki i ładny, czyli dokładnie taki, jaki powinien być samochód wyścigowy. A jak widzicie, już z tyłu w tle Łukasz poleruje. We'll be right back.
jak ciasteczko? Bardzo dobre ciasto. Ja wiem co mówię, bo jestem gruby. Jesteśmy po pierwszej części imprezy, po fotografowaniu i filmowaniu dwóch Alpin w zamku Topacz, gdzie znajduje się Muzeum Motoryzacji, hotel, restauracja, pole golfowe, jezioro i oczywiście klasycznie, spokojnie, kochani, można zorganizować sobie tam wesele, chrzciny oraz komunię. Polecam film, tak? Polecam Krzysztof Sznazek. Gdybym miał... Dobra, nieważne. A Filip już jest po ślubie, to jego też to już nie dotyczy. I teraz odbędzie się ta bardziej emocjonująca część, czyli fotografowanie samochodu z drugiego jadącego samochodu. Będziecie mieli okazję dzisiaj zobaczyć, jak powstają te najwspanialsze i najbardziej emocjonujące zdjęcia w fotografii motoryzacyjnej. Specjalnie dla was na koniec tego odcinka wyścig samochodów jednorodzinnych. Zobaczyłem w Katowicach. Nie kręć jak ten, ale to był ten moment. Ledwo na oczy. To był bardzo długi, ale bardzo przyjemny dzień. Chciałem nagrać tą końcówkę w samochodzie w drodze powrotnej, ale niestety niedługo po tym, jak wsiedliśmy, mnie odcięło i zasnąłem. Więc dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, followujcie. Dziękuję. Dobranoc.